Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie władze 6 gmin podpisały umowy na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Środki po około 3 miliony złotych otrzymały gminy Bodzechów, Bieliny, Radoszyce, Samborzec, Obrazów, Tuczępy. Istotne jest, że samorządy nie musiały mieć tak zwanego wkładu własnego. Marszałek Andrzej Będkowski podkreślił, że województwo jest dobrze zwodociągowane, ale gorzej jest z kanalizacją. Nasycenie siecią jest szczególnie małe na terenach oddalonych od dużych aglomeracji. Musimy szybko odrabiać ten dystans, który chcielibyśmy, żeby już w ogóle zniknął w stosunku do aglomeracji miejskich. Dlatego te środki tu kierujemy, to z europejskiego instrumentu na rzecz odbudowy. Zabiegamy jako zarząd województwa, żeby na terenach wiejskich to się poprawiało szybko. Dla gminy Obrazów podpisanie umowy, a co za tym idzie pozyskanie środków na budowę ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich i budowę kanalizacji w Chwałkach, to wyjątkowo ważne wydarzenie, bo gmina będzie miała własne ujęcie wody. Tym samym uniezależnią się od samorządów, u których dotychczas kupowali wodę. Dzięki podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i Panem Marszałkiem zrealizujemy inwestycję polegającą na po raz pierwszy takiej inwestycji na terenie gminy, to znaczy budowie własnego ujęcia wody, oczywiście ze stacją uzdatniania wody i plus do tego 750 metrów kanalizacji na Chwałkach. Cała łączna kwota to jest troszeczkę ponad 3 miliony złotych, 100% dofinansowania. Wójt Tworek jest bardzo zadowolony z inwestycji, bo pozwoli ona zmniejszyć cenę, jaką płacą mieszkańcy, a na pewno nie będzie cena podnoszona. Jesteśmy po wstępnym odwiercie. Okazuje się, że mamy około 15-18 metrów sześciennych na godzinę. W związku z powyższym woda została zbadana. Oczywiście nie jest ona użytkowana, bo w tej chwili wykonujemy niezbędną dokumentację techniczną, projektową i będziemy chcieli mieć własne ujęcie. Nawet jeśli nie będziemy zaopatrywać całej gminy, to przynajmniej część gminy będzie z własnych, a dzięki czemu mieszkańcy będą mieli dużo taniej. Na dziś Obrazów kupuje wodę z PGKiM w Sandomierzu. Wcześniej kupowali w Lipniku, a część gminy zaopatrywana była w wodę z gminy Samborzec. Woda z ujęcia w Węgrecach popłynie do kilku miejscowości. Niestety, nie zaspokoi potrzeb całej gminy. Całą gminę uważam, że jest to nierealne, ale uważam, że tak do 8-9 miejscowości jesteśmy w stanie. W zależności od, ale uważam, że docelowo chcielibyśmy część Węgrzy Panieńskich, następnie Piekary, Bilcza, Świątniki, może Jugoszów, Zdanów i Kleczanów. Jakby to się udało, uważam, że będzie naprawdę bardzo dobrze. Gmina Samborzec otrzymała środki na budowę kanalizacji ściekowej, niskociśnieniowej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kobierniki. To, co obiecywaliśmy i to, co zabiegaliśmy od paru lat, jest wreszcie realizowane. Trzeba przyznać, że kanalizacja po tym zastoju krótkim takim, trudno powiedzieć krótkim, nie krótkim, to było parę lat, ale teraz nabiera tempa i cieszymy się bardzo z tego tytułu. Po inwestycji gmina Samborzec będzie skanalizowana w około 30%. Aby podłączyć do sieci kanalizacyjnej kolejne miejscowości, gmina musi wybudować nową oczyszczalnię, na budowę której potrzebne będą już bardzo duże środki. I zdaniem wójta Surowca to jest melodia przyszłości. Kanalizacja to jest bardzo kosztowna inwestycja. Na ten czas jeszcze może jedną, dwie miejscowości zmieścimy, ale gdy będziemy w dalszym ciągu robić kanalizację, musimy budować, myśleć o nowej oczyszczalni niestety. Ta oczyszczalnia już nie pomieści tyle ścieków, żeby to przerobić. Mimo że 3 miliony złotych to niewielkie środki i niezbyt wiele można za nie poprawić stan skanalizowania świętokrzyskiej wsi, zadowolenia ze wsparcia dla samorządów nie krył Marek Jońca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. Sukcesywnie się ten stan zmienia na korzyść, bo przecież obszary wiejskie wymagają naprawdę ogromnych środków, bo to zaledwie 35, może 7% obszarów wiejskich jest skanalizowanych w naszym województwie. To jest przestrzeń, która wymaga ogromnych środków. I te około 20 milionów dzisiaj, 6 gmin, około 3 miliony, to są środki dodatkowe. Gminy tutaj swojego udziału własnego nie muszą wnosić. Samorządowcy także nie kryli zadowolenia z otrzymanych środków i zapewnili, że zrobią wszystko, aby zadania, na które otrzymali pełne dofinansowanie, zostały zrealizowane jak najszybciej.
Z Obrazowa Jerzy Strzyż, STV Info.